Wir wollen einen Vers lesen aus Epheser 6. Przeczytajmy jeden wiersz z Efezjan 6 rozdziału. Efezjan 6, vers 16. 16 wiersz. List do Efezjan, 6 rozdział, 16 wiersz. A przede wszystkim weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste pociski złego. Der Epheserbrief hat drei große Abschnitte. List do Efezjan składa się z trzech dużych odcinków. Wir haben in den Kapiteln 1 bis 3 die christliche Stellung. W rozdziałach od 1 do 3 oglądamy stanowisko chrześcijańskie. In Christo versetzt in himmlische Orte. Jesteśmy w Chrystusie przesunięci w te niebiańskie miejsca. Auserwählt vor Grundlegung der Welt in ihm, um heilig und tadellos zu sein vor ihm in Liebe. Przed założeniem świata zostaliśmy przesunięci, abyśmy przed nim byli beznagani i w miłości. Von Kapitel 4 Vers 1 bis 6 Vers 9 haben wir den christlichen Wandel. Od 4 rozdziału, od 1 wiersza do 6 rozdziału, do 9 wiersza oglądamy opisaną tą drogę chrześcijańską. Und ab Kapitel 6 Vers 10 den christlichen Kampf. A od 6 rozdziału, od 10 wiersza mamy opisaną walkę chrześcijańską. Sowohl der christliche Wandel als auch der christliche Kampf. Zarówno chrześcijańskie pielgrzymowanie, jak i walka chrześcijańska resultieren aus der christlichen Stellung. One też pochodzą czy wychodzą, wynikają z tego chrześcijańskiego stanowiska, w jakim jesteśmy. Wir wandeln nicht um etwas zu erreichen. My nie pielgrzymujemy po to, aby coś osiągnąć. Zum Beispiel nicht in Liebe um, wie heißt es in Epheser 5, Moment. Wir wandeln nicht in Liebe um geliebte Kinder zu werden. My na przykład nie pielgrzymujemy w miłości tylko po to, aby stać się dziećmi umiłowanymi. Sondern weil wir geliebte Kinder sind, wandeln wir in Liebe. Ale odwrotnie, ponieważ jesteśmy dziećmi umiłowanymi, to pielgrzymujemy czy chodzimy w miłości. 5 rozdział Efezjan. Wir wandeln nicht gemäß dem Licht, um Kinder des Lichts zu werden. My nie pielgrzymujemy odpowiednio do światłości, aby stać się dziećmi światłości. Sondern weil wir Kinder des Lichts sind, wandeln wir gemäß dem Licht. Ale odwrotnie, będąc tymi dziećmi światłości, odpowiednio do tej światłości teraz pielgrzymujemy. Der christliche Wandel entspricht also im Epheserbrief der Höhe der christlichen Stellung. A więc to chrześcijańskie pielgrzymowanie pokazane w liście do Efezjan jest odpowiednie do tego wysokiego stanowiska, jakie zajmuje chrześcijanin. Aber auch der christliche Kampf resultiert aus der christlichen Stellung. Ale również też i ta walka chrześcijańska, ona też jest rezultatem tego wysokiego stanowiska chrześcijańskiego. Um das zu verstehen, müssen wir uns jetzt etwas mit dem christlichen Kampf beschäftigen. Aby to lepiej zrozumieć, musimy się teraz zająć rozważaniem tego rodzaju tej walki chrześcijańskiej. Wir haben gestern Abend schon etwas gehört über das Streitross. Wczoraj wieczorem żeśmy mogli już na temat tego konia zdatnego do walki w polu bitwy słyszeli. Aber der christliche Kampf hat viele Variationen. Ale ta chrześcijańska walka ma wiele różnych wersji. Und ich möchte jetzt zunächst an dem Bild des irdischen Volkes aufzeigen. A
welche verschiedenen Kämpfe es gibt. A ja teraz na podstawie tego obrazu pochodzącego z życia ziemskiego ludu Bożego pokazać, jakie rodzaje walki dotyczą chrześcijanina. Es geht mir jetzt nicht nur den gelesenen Vers, ich möchte versuchen zu zeigen, welch einen Kampf es sich im Epheserbrief handelt. Nie chodzi tylko o ten jeden przeczytany przez nas wiersz, ale będę próbował pokazać, jakie rodzaje walki w ogóle w całym liście do Efezjan są nam pokazane. Das Volk Israel war zunächst in Ägypten geknechtet. Lud izraelski najpierw przebywał zniewolony w kraju egipskim. Und dort hatte es Kampf. I tam oni mieli swoistą walkę. Unvorstellbar wurden sie unterdrückt. Gdyż oni byli w niewyobrażalny sposób uciskani. Kampf in der Welt. Pharao ist ein Bild von dem Fürst dieser Welt. Oni mieli tą walkę w tym świecie, bo Faraon jest obrazem tego księcia obecnego świata. Anschließend zogen sie durch das Rote Meer und kamen in die Wüste. W połączeniu z tym oni przeszli przez Morze Czerwone i wkroczyli na tereny pustynne. In der Wüste hatten sie auch Kampf. Tam na pustyni też musieli prowadzić walkę. Ich nenne mal beispielhaft Amalek. Ja na przykład wymienię tutaj wroga Amalekitów. Der Feind wirkt in unserem Fleisch. Ten nieprzyjaciel działa w naszym ciele. Diesen Kampf in der Wüste haben wir auch. I tą walkę w pustyni również i my prowadzimy. Und dann kam das Volk ins Land. A następnie ten naród wkroczył do obiecanego kraju. Durch den Jordan. Przeszli przez rzekę Jordan. Und im Land hatten sie auch Kampf. I wewnątrz tego kraju też prowadzili walkę. Ich nenne mal zwei Beispiele. Ja teraz wymienię dwa przykłady. In Richter 6 wird von einem Gideon berichtet, der den Weizen ausschlug in der Kelter seines Vaters. W Księdze Sędziów, w szóstym rozdziale, wspomniany jest mąż o imieniu Gideon, który wyklepywał ziarno na klepisku swojego ojca. Warum? Dlaczego? Die Midianiter lagen wie Heuschrecken an Mängel im Tal. Bo Midianczycy, jak szarańcza, rozciągnęli się w całej dolinie. Und was hatten sie beabsichtigt? Jakie oni mieli zamiary? Sie wollten dem Volk die Nahrung wegnehmen. Oni chcieli ludowi izraelskiemu zabrać jego pożywienie. Sie sollten sich nicht an der Frucht des Landes erfreuen. Tak, aby ten lud nie cieszył się z tych żniwowanych owoców ze pól swojego kraju. Aber Gideon war diese Frucht so wichtig, so wertvoll. Ale dla Gideona ten owoc pozyskany z tego kraju był tak ważny i tak wartościowy, dass er sich selbst in der Kälte ausschlug, wo man normalerweise den Wein auspresst. Tak, że on postanowił wyklepywać w prasie tej winnej, gdzie normalnie produkuje się wino. Ein zweites Beispiel ist Schama. Drugim przykładem jest Schama. In 2. Samuel 23 ist er einer der beschriebenen Helden. W drugiej księdze Samuelowej, w 23 rozdziale, jest on jednym z dwóch opisywanych w tym rozdziale bohaterów. Und er stellt sich auf ein Feld Linsen. On stanął pośrodku pola obsianego soczewicą. Und verteidigt es gegen die Angriffe der Philister. I on bronił to pole przed atakiem Filistyńczyków. Das ist der Kampf im Land. Tak wygląda walka wewnątrz kraju. Nun gibt es einen Unterschied zwischen den Israeliten und uns. Ale też są różnice pomiędzy Izraelitami a nami. Sie waren entweder in Ägypten. Oni byli albo w Egipcie. Oder in der Wüste. Albo na pustyni. Oder im Land. Albo w obiecanym kraju. Sie waren nirgendwo gleichzeitig. Oni w żadnym z tych miejsc nie byli jednocześnie. Bei uns ist es anders. U nas sytuacja wygląda inaczej. Wir sind noch in der Welt, wenn auch nicht von ihr. My jeszcze jesteśmy w tym świecie,
pomimo że nie jesteśmy z tego pomimo że nie jesteśmy z tego świata. Diese Welt ist gleichzeitig für uns eine Wüste. Ten świat dla nas jest też jednocześnie pustynią. Und wir sind nach Epheser 1 versetzt in das himmlische Land, in die himmlischen Örter. Ale również zgodnie z pierwszym rozdziałem listu do Efezjan jesteśmy przestawieni do tego niebiańskiego kraju. Wir haben also sowohl den Kampf in der Welt, a więc my prowadzimy walkę zarówno w tym świecie, als auch den Kampf in der Wüste, jak również walkę na pustyni und den Kampf im Land, i również walkę w obiecanym kraju. Aber was ist das Besondere an diesem Kampf im Land? Ale cóż to jest takiego szczególnego w tej walce w kraju? Dazu müssen wir in etwa verstehen, was es bedeutet, mit jeder geistlichen Segnung in himmlischen Örtern gesegnet zu sein. Aby to lepiej zrozumieć, jest to konieczne, abyśmy zrozumieli, co to oznacza być ubłogosławionym wszelkim rodzajem błogosławieństwa w tych niebiańskich miejscach. Wenn wir diese Segnungen genießen wollen, so wie das Volk im Land den Ertrag des Landes, jeżeli chcemy korzystać z tych błogosławieństw niebiańskich, tak samo jak lud izraelski chciał korzystać z tych błogosławieństw kraju, w którym zamieszkali, czyli z tych żniw, dann und nur dann gibt es diesen Kampf. To tylko wtedy i tylko wtedy będzie zainicjowana ta walka. Wenn ich euch jetzt fragen würde, was sind eigentlich geistliche Segnungen in himmlischen Örter? Gdybym was zapytał, cóż to takiego te duchowe błogosławieństwa w niebiańskich miejscach? Ich wäre gespannt auf die Antworten. To jestem pełen napięcia, jakie bym dostał odpowiedzi. Aber habt keine Sorge, so schwer ist es gar nicht. Ale nie martwcie się, odpowiedź na te pytanie nie jest tak trudna. Um zu verstehen, was geistliche Segnungen sind, aby rozumieć, co to są te duchowe błogosławieństwa, muss man nur mal die irdischen dagegen stellen. Należy przeciwstawić im błogosławieństwa ziemskie. Geistliche Segnungen sind alles Segnungen, die nicht irdisch sind. Duchowe błogosławieństwa to są takie błogosławieństwa, które w żadnej części nie są ziemskimi. Irdische Segnungen sind Gesundheit, ein hohes Alter. Tymi ziemskimi błogosławieństwami może być na przykład zdrowie albo wysoki czy podeszły wiek, Reichtum, bogactwo und anderes mehr. I wiele różnych innych. Alle diese irdischen Segnungen hören auf, wenn wir sterben. Wszystkie te ziemskie błogosławieństwa ustaną z chwilą, gdy umrzemy. Aber geistliche Segnungen sind ewig. Ale duchowe błogosławieństwa są wieczne. Die nehmen wir mit in den Himmel. Te zabieramy ze sobą do nieba. Ich zähle mal einiges auf. Ja teraz niektóre z nich wymienię. Dass wir Kinder und Söhne Gottes sind. To, że jesteśmy dziećmi i synami Bożymi. Das hört nicht auf bei unserem Tod. To nie ustaje z chwilą naszej śmierci. Dass wir eine neue Natur haben. To, że posiadamy nową naturę. Dass wir das Auferstehungsleben des Herrn Jesus besitzen. To, że posiadamy te zmartwychwstałe życie Pana Jezusa. Dass wir den Heiligen Geist besitzen. Że posiadamy Ducha Świętego. Und zum Beispiel auserwählt sind vor Grundlegung der Welt. I na przykład to, że zostaliśmy wybrani przed założeniem świata. Das ist eine Beschreibung von Epheser 1, wenn ich das mal so sagen darf. To jest właśnie spis rzeczy z pierwszego rozdziału listu do Efezjan. Und wenn wir uns in dieser geistlichen Sphäre unserer Segnungen bewegen. Jeżeli będziemy się teraz poruszali w tej duchowej sferze tych duchowych błogosławieństw, dann kommt der Feind. Wtedy przychodzi nieprzyjaciel und möchte uns an dem Genuss dieser Segnungen stören. I chciałby nam przeszkodzić w korzystaniu z tych duchowych błogosławieństw. Er will nicht, dass wir uns gleichsam aufschwingen wie der Adler und der Habicht. On nie chce, abyśmy my wznosili się podobnie do tego jastrzębia czy do orła.
Der Feind will, dass wir immer in diesen irdischen Dingen herumkrebsen und unglücklich bleiben und traurig und niedergeschlagen. Nieprzyjaciel chce, abyśmy tylko się czołgali wśród tych rzeczy ziemskich, zawsze byli smutni, przygnębieni. Und er möchte uns in unseren irdischen Beziehungen zu Fall bringen. I on w związku z różnymi rzeczami ziemskimi chciałby nas doprowadzić do upadku. Damit wir uns nicht mit himmlischen Dingen beschäftigen können. Abyśmy nie potrafili zajmować się niebiańskimi rzeczami. Ich mach mal ein Beispiel. Podam teraz przykład. Wenn der Herr mich in meiner Ehe zu Fall bringt. Der Feind. Wenn der Feind mich in meiner Ehe zu Fall bringt. Jeżeli nieprzyjaciel chce mnie doprowadzić w małżeństwie do upadku, indem ich meine Frau rücksichtslos und grob und hart behandle, że będę moją żonę traktował w sposób bezwzględny, twardy i niesprawiedliwy. Ich wähle bewusst das Beispiel aus dem Epheserbrief, Kapitel 5. Ja świadomie wybieram przykład z listu do Efezjan z 5 rozdziału. Dann muss sich der Heilige Geist auch mit mir beschäftigen. To wtedy Duch Święty musi się zająć również i mną. Aber dann kann er mir nicht in einem solchen Zustand den Genuss an den himmlischen Dingen schenken. Ale wtedy też nie może mi podarować, że będąc w takim stanie, nie mogę się cieszyć z tych błogosławieństw duchowych. Dann muss er mich zurechtbringen in irdischen Angelegenheiten. On najpierw musi mnie doprowadzić do porządku w tych zwykłych ziemskich sprawach. Er kann also nicht gleichzeitig ein Werk der Wiederherstellung an mir bewirken, also ein fremdes Werk eigentlich tun. On nie może jednocześnie dokonać tego dzieła odbudowania, czyli takiego dzieła jak gdyby z zewnątrz. Und mich gleichzeitig segnen mit dem, was der Stellung nach mir nach Epheser 1 gehört. I jednocześnie błogosławić mnie tym, co według mojego stanowiska, zgodnie z listem do Efezjan, pierwszy rozdział, w zasadzie należy się. Aus dem Gesagten verstehen wir schon, z tego, co żeśmy powiedzieli, możemy zrozumieć, dass nicht jeder Gläubige den Kampf von Epheser 6 hat. Że nie każdy wierzący przechodzi tą walkę, która jest opisana w Efezjan 6 rozdziale. Wenn wir uns nur in unseren irdischen Beschäftigungen verlieren, jeżeli my tylko będziemy zajęci naszymi ziemskimi zajęciami, wenn wir zum Beispiel nur noch unseren Hobbys frönen, jeżeli my czas poświęcimy tylko do realizacji swojego własnego hobby, nur noch Karriere denken im Beruf anstreben, i tylko będziemy dążyli do tego, aby zrobić karierę w zawodzie swoim, nur noch um höheren Gewinn im Geschäftsleben beschäftigt sind, albo tylko i wyłącznie będziemy zajęci tym, aby w naszej prywatnej firmie coraz to większe zyski uzyskiwać. Einen solchen Gläubigen muss der Feind überhaupt nicht mehr in irgendeiner Weise, um ihn muss er sich nicht mehr bemühen. O takiego wierzącego nieprzyjaciel nie musi się starać w jakikolwiek sposób. Einen solchen Gläubigen interessieren die himmlischen Dinge nicht mehr. Bo takiego wierzącego już nie interesują te niebiańskie rzeczy. Aber in dem Augenblick, wo wir geistliche Energie anwenden, um wirklich Genuss zu haben an dem, was in Christus ist, ale dopiero w tym momencie, gdy my zastosujemy tą duchową energię, aby zacząć korzystać z tej posiadłości, którą mamy w Chrystusie, dann tritt der Feind auf den Plan. Wtedy dopiero na planie akcji pojawia się nieprzyjaciel. Ich hoffe, mam nadzieję, dass wir das doch alle kennen. Że jednak my wszyscy ten rodzaj walki znamy. Es gibt unzählige Beispiele dafür. Niezliczone ilości przykładów można by tu przytoczyć, wo wir das direkt empfinden. Gdzie bezpośrednio z tym się stykamy.
dass der Feind uns an einer solchen Beschäftigung, an betenden Beschäftigung, sage ich einmal, mit Christus hindern will. Że nieprzyjaciel chce nam przeszkodzić takimi zajęciami w uwielbianiu Chrystusa. Und dazu hat er 1000 Taktiken. A do tego on używa tysiące różnych taktyk. Nun, der Herr weiß das. Tak, Pan wie o tym. Er kennt die Absichten des Feindes. On zna zamiary nieprzyjaciela. Und er weiß, dass wir diesen Taktiken des Feindes als Menschen grundsätzlich unterlegen sind. I on wie, że my jako ludzie jesteśmy wydani na działanie tych różnorodnych taktyk naszego nieprzyjaciela. Wir können mit unserer Schleue, mit unseren Manövern ihm nicht begegnen. Nie jesteśmy w stanie uniknąć tego naszym sprytem albo podjęciem jakichkolwiek manewrów. Er hat eine jahrtausendelange Erfahrung mit uns. On poczynił już tysiącletnie doświadczenia z człowiekiem. Aber unser guter Gott hat uns etwas gegeben, womit wir den Feind abwehren können. Ale nasz dobry Bóg podarował nam coś, z czym możemy wyjść naprzeciw nieprzyjaciela. Das heißt, er hat uns seine eigene Waffenrüstung gegeben. To znaczy, że on nam podarował jego własną zbroję. Die Waffenrüstung Gottes, so heißt sie in Vers 11. Jest opisana jako zbroja Boża. Und diese Waffenrüstung hat er uns gegeben, damit wir sie anziehen. I to, co mamy opisane, począwszy od wiersza 11, mamy tą zbroję przyodziać. Ich möchte einige charakterystischen Merkmale zu dieser Waffenrüstung sagen. Chciałbym powiedzieć teraz kilka cech charakterystycznych dla tej zbroi. Erstens ist sie ganz persönlich. Po pierwsze, ta zbroja jest bardzo indywidualna, osobista. Die kann keiner für den anderen anziehen. I nikt nie może przyodziać jej dla kogoś drugiego. Die muss jeder persönlich anziehen. Ona musi być przez każdego z nas osobiście przyodziana. Zweitens muss sie immer komplett angezogen sein. Po drugie, ta zbroja musi być w kompletny sposób przyodziana przez nas. Denn wir wissen nie, wie und wann der Feind angreift. Bo my nigdy nie wiemy, kiedy i w jaki sposób nieprzyjaciel zaatakuje. Und drittens ist sie eine Waffenrüstung, die ausschließlich auf Verteidigung ausgerichtet ist. A na koniec ta zbroja jest zbroją, która skierowana jest tylko po to, aby była naszą ochroną w obronie. Und sie ist viertens durchaus praktisch. I po czwarte, ona jest ponad wszelką miarę praktyczna. Ich möchte die ersten drei Teile kurz nennen. Chciałbym pierwsze trzy części krótko wymienić. Nach Vers 14 sollen wir unsere Lenden umgürtet haben mit Wahrheit. Zgodnie z wierszem 14 mamy nasze biodra opasać prawdą. Das bedeutet nichts anderes als praktisch wahr sein. To nic innego nie oznacza, jak tylko w praktyce, żebyśmy byli prawdziwymi. Völlig transparent. I w pełni byli przejrzyści. So wie der Herr von sich gesagt hat, als er gefragt wurde, wer er sei. Tak jak sam Pan, gdy był pytany, kim on jest. Da sagt er durchaus das, was ich zu euch rede. Jestem tym, czym do was mówię. Und die Frage, die wir uns gefallen lassen müssen, ist: Sind wir wahr? I teraz pytanie, na które musimy pozwolić, aby zostało nam postawione, brzmi: czy my jesteśmy prawdą? Grund ehrlich bis auf die Haut. I to do głębi, do szpiku kości.
oder benutzen wir unsere Worte, um unsere wahren Gedanken irgendwie zu verschleiern. Albo inaczej jesteśmy, używamy naszych słów po to, aby naszą prawdę w jakiś sposób ukrywać. Und wenn wir es mit der Wahrheit nicht mehr genau nehmen, a jeżeli nie będziemy prawdy dokładnie traktować, dann sind wir zu Fall gekommen. To wtedy żeśmy upadli. Dann hat der Feind sein Ziel erreicht. To wtedy nieprzyjaciel osiągnął swój cel. Das zweite Stück, druga część zbroi, ist der Brusthanisch der Gerechtigkeit. To jest pancerz sprawiedliwości. Da geht es nicht darum, dass wir Christus als Gerechtigkeit angezogen haben. Tu nie chodzi o to, aby przyodziać Chrystusa jako sprawiedliwość. Geht nicht um unsere Rechtfertigung vor Gott. Nie chodzi tutaj o nasze usprawiedliwienie wieczne przed Bogiem. Es geht um die Frage, ob wir gerecht handeln. Nie, tu chodzi po prostu o pytanie, czy my sprawiedliwie postępujemy. Ob wir das tun, was gerecht ist vor Gott. Czy my czynimy to, co jest prawe przed Bogiem? Wieder ganz praktisch. Znowu całkowicie praktycznie. Die Steuererklärung genau, gerecht ausfüllen. Aby w praktyce nasze deklaracje podatkowe dokładnie i zgodnie z prawdą wypełniać. Keine Schwarzgelder horten. I nie gromadzić sobie jakieś skarbów pobocznych. Wenn wir das nicht tun, gdy tak nie będziemy czynili, und der Heilige Geist uns das zeigen muss und ein Werk der Buße bei uns bewirken muss, i Duch Święty nam na to wskaże i będzie musiał spowodować powstanie pokuty w nas, sind wir in dieser Phase, in dieser Zeitspanne nicht in der Lage, gleichzeitig himmlische Segnungen zu betrachten. To w tym okresie czasu, gdy to nie zostanie jeszcze uporządkowane, nie jesteśmy w stanie korzystać i zażywać tych niebiańskich błogosławieństw. Das dritte Stück, trzecia część zbroi, wird beschrieben mit den Worten beschut an den Füßen mit der Bereitschaft des Evangeliums des Friedens. Jest opisana w 15 wiersze słowami i obuwszy nogi, by być gotowymi do zwiastowania Ewangelii pokoju. Das bedeutet nicht, dass wir das Evangelium verkündigen sollen. To wcale nie oznacza, że my mamy głosić Ewangelię. Das hat natürlich einen ganz hohen Stellenwert, dass wir das tun. Naturalnie głoszenie Ewangelii w życiu naszym powinno zajmować zawsze bardzo wysokie miejsce. Das ist aber hier nicht der Gedanke. Ale tu w tym wierszu to ta myśl w tym nie jest zawarta. Hier sind wir solche, die neben Wahrheit und Gerechtigkeit Frieden verbreiten. Tutaj jest mowa o tym, że mamy być ludźmi, którzy oprócz prawdy i sprawiedliwości rozprzestrzeniają wokoło siebie pokój. In einer Welt der Lüge sind wir wahr. W świecie kłamstwa jesteśmy prawdą. In einer Welt der Ungerechtigkeit sind wir gerecht. W świecie niesprawiedliwości jesteśmy prawymi. Und in einer Welt des Hasses verbreiten wir Frieden. I w świecie nienawiści rozprzestrzeniamy pokój. Frieden in unseren Familien. Pokój w naszych rodzinach. In unseren Ehen. W naszych małżeństwach. In dem Berufsleben. W życiu zawodowym. Unter den Geschwistern in der Versammlung. Wśród wierzących w zgromadzeniu. Mit unseren Nachbarn. Z naszymi sąsiadami. Wir merken, es ist praktisch. I zauważamy na pewno, że te wskazówki są bardzo praktyczne. Jetzt kommen wir zu dem Brusthanisch, nein, Entschuldigung, jetzt kommen wir zu dem Schild des Glaubens. I teraz przechodzimy do tarczy wiary, 16 wiersz. Diesen Vers haben wir gelesen. Ten wiersz akurat żeśmy przeczytali. Dabei will ich etwas länger stehen bleiben. Przy tym wierszu troszkę dłużej się zatrzymam. Indem ihr über das alles ergriffen habt,
Das ist eine ganz besondere Formulierung. Indem ihr über das alles ergriffen habt. So steht es hier. Ich weiß nicht, wie es für euch steht. Es meint, über die drei ersten Stücke hinaus. Ten wiersz tutaj też ma zawarte takie słowa, które mówią, że ponad te pierwsze trzy części tej zbroi Bożej müssen wir noch etwas ergreifen. Musimy jeszcze coś innego wziąć do ręki. Die ersten drei Stücke reichen nicht. Te pierwsze trzy części nie wystarczą. Es könnte die Gefahr bestehen, bo może zaistnieć takie niebezpieczeństwo, dass wir nach den ersten drei Stücken, że po tych pierwszych trzech częściach tej zbroi schon ganz zufrieden sind mit uns. Jesteśmy już bardzo zadowoleni sami z siebie. Und uns selbst schon mal ein bisschen auf die Schulter schlagen. I samych siebie poklepujemy po ramieniu. War, bin ich so einigermaßen wahr, ja? Tak, jestem prawdą i to w dość znacznym stopniu. Und ich meine auch schon ganz gerecht. Tak, i już całkiem sprawiedliwie postępuję. Und so ein Streithansel bin ich auch nicht. I jakimś kłótliwym człowiekiem to przecież nie jestem. Und wir könnten mal ein bisschen stolz werden auf uns selbst, dass wir es schon erreicht haben. I jest niebezpieczeństwo, że będziemy troszeczkę dumni sami z siebie, że coś żeśmy już osiągnęli. Aber jetzt richtet der Herr unseren Blick nicht mehr auf uns. Ale teraz Pan kieruje nasze spojrzenia nie na nas samych, sondern außerhalb von uns. Ale na coś, co jest poza nami. Wenn es Glauben geht im Sinne von Glaubensvertrauen. Jeżeli chodzi o wiarę w tym sensie tego zaufania, dann können wir nicht in uns selbst schauen. To wtedy nie możemy spoglądać sami do siebie. Dann schauen wir nach oben. Wtedy spoglądamy w górę. Dann ergreifen wir im Glauben eine Hand, die uns Gott ausstreckt. To wtedy my we wierze chwytamy taką rękę, którą Bóg do nas wyciąga. Nun, den Schild des Glaubens recht zu erklären, aby dokładnie wyjaśnić, co to jest ta tarcza wiary, möchte ich einmal zunächst etwas sagen über die Pfeile des Bösen, die abwehren muss. Chciałbym najpierw powiedzieć więcej na temat tych ognistych strzał złego, które my musimy zgasić albo obronić się przed nimi. Es wird klar gesagt, dass der Böse, das ist der Teufel, Pfeile abschießt. Jest tutaj jasno powiedziane, że zły, a to jest diabeł, on strzela w nas strzałami czy pociskami. Mit diesen Pfeilen will uns treffen. On chce nas tymi pociskami trafić. Was sind diese Pfeile? Cóż to za pociski? Es sind Pfeile des Zweifels und des Misstrauens gegenüber Gott. To są pociski zwątpienia i braku zaufania do Boga. Und ich möchte sagen, in dreierlei Hinsicht sät Zweifel. A chciałbym powiedzieć, że on trojaki sposób wysyła te pociski. Er möchte uns zweifelnd machen. On chciałby sprawić, abyśmy zwątpili. Und folgendes erreichen. I w ten sposób osiągnąć następującą rzecz. Erstens sagt er. Po pierwsze, on mówi. Gott ist nicht gut. Bóg nie jest dobry. Und was tut, ist nicht gut. I to, co on czyni, nie jest dobre. Und was sagt, ist nicht gut. I to, co on mówi, nie jest dobre. In diesen drei Bereichen will in unsere Herzen Zweifel sehen. I w tych trzech zakresach chciałby zasiać zwątpienia w naszym sercu. Und wenn das bei uns erreicht hat, i gdy uda mu się to osiągnąć w nas, dann vertrauen wir Gott nicht mehr. Wtedy nie będziemy już mieli zaufania do Boga. Als der Feind zum allerersten Mal auftrat, gdy ten nieprzyjaciel po raz pierwszy wystąpił w historii, da trat genauso auf, wie ich ihn gerade geschildert habe.
to dokładnie w ten sam sposób on się pojawił, jak teraz przed chwilą to opisałem. Und er hatte großen Erfolg. I on odniósł wielki sukces. Er hat mit anderen Worten zu Eva gesagt. Mówiąc innymi słowami, powiedział do Ewy. Weißt du, ein Gott, der dir die Frucht dieses Baumes vorenthält, das ist kein guter Gott. Wiesz co, Ewo, taki Bóg, który ci nie pozwala jeść z owocu tego jednego drzewa, to wcale nie jest dobry Bóg. Er gönnt dir das überhaupt nicht. Wy nie znacie tego. Er will dich sehr knapp halten. On chce was tutaj ograniczyć. Und hat er das überhaupt gesagt? A tak w ogóle, czy on to w ogóle powiedział? Bist du da ganz sicher? Jesteś pewna tego? Wir merken sofort. I natychmiast zauważamy, wie aktuell bis heute diese Taktik ist. Jak aktualna aż do dziś dnia jest jego taktyka. Und um diese Pfeile abzuwehren, i aby się obronić przed tego rodzaju pociskami, brauchen wir diesen mannshohen Schild. Potrzebujemy tą tarczę, która jest w wysokości dorosłego człowieka. Hinter dem der Krieger total verschwindet. Za tą tarczą wojownik mógł się całkowicie skryć. Das heißt, wenn der Feind angreift, a to oznacza, że jeżeli nieprzyjaciel zaczął atakować, sieht er überhaupt nicht den Soldaten, to on nie widział w ogóle żołnierzy. Er sieht nur diesen Schild. On widział tylko same tarcze. Er kann schießen, wie er will. On mógł strzelać ile tylko chciał. Diese feurigen Pfeile prallen ab, sie treffen den Krieger nicht. Te ogniste pociski odbijały się od tarczy i one nie trafiały rycerza. Die Pfeile sind feurig. Te pociski są ogniste. Das heißt, wenn sie treffen, fangen sie an zu brennen. To znaczy, że gdy trafią, to zaczynają zaraz palić. Und das wird gefährlich. I wtedy staje się to niebezpieczne. Ich möchte jetzt aus der Praxis einige Dinge nennen. Chciałbym teraz z naszego praktycznego życia kilka rzeczy wymienić. Zweifeln wir nicht auch manchmal daran, dass Gott gut ist? Czy i my czasami nie wątpimy w to, że Bóg jest dobry? Wie war das an jenem 11. September? Jak to wyglądało w tym pamiętnym 11 września? In New York. W Nowym Jorku? War das ein guter Gott, der das zugelassen hat? Czy to był dobry Bóg, który to dopuścił? Das ist ja weit weg von uns, ja? Może myślimy, to jest daleko od nas. Ich komm mal ein bisschen näher. Ale ja przyjdę, posunę się troszkę bliżej. Ist das ein guter Gott? Czy to jest dobry Bóg, der die Mutter von vier kleinen Kindern mit einer tödlichen Krankheit belegt und abruft? Bóg, który kładzie matkę czworga dzieci w śmiertelną chorobę? Ist das ein guter Gott? Czy to jest dobry Bóg, der ein 16-jähriges Mädchen durch einen Verkehrsunfall wegnimmt? Który z tego świata zabiera 16-letnią dziewczynkę z powodu wypadku drogowego? In unserer Heimat wohnte ein Mann, der 76 Jahre lang, höre gut zu, 76 Jahre in einem kastenähnlichen Bett lag, mit Händen und Füßen ununterbrochen wild umherschlagend, bei völlig klarem Geist. Ist das ein guter Gott, der das macht? W naszej ojczyźnie leżał w łożu 76 lat pewien człowiek, który mając zdrowe zmysły, cały czas siebie samego uderzał rękami i nogami. Hast du noch nie gezweifelt? Czy to jest dobry Bóg? Czy ty jeszcze nigdy nie miałeś wątpliwości w tym zakresie? Ist das ein Gott, der zu uns spricht und es gut mit uns meint? Czy to wenn er uns gewisse Dinge verbietet? Czy to jest dobry Bóg, który do nas przemawia i pewne rzeczy jasno pokazuje i pewne rzeczy nam zabrania? Wir leben heute in einer sehr bösen Zeit.
My dzisiaj żyjemy w bardzo złych czasach. Junge Menschen pflegen in der uns umgebenden Gesellschaft ungehinderten geschlechtlichen Umgang mit vielen Partnern. Młodzi ludzie w otaczających nas społeczeństwach pielęgnują prowadzenie życia, współżycia z wieloma partnerami bez żadnego zahamowania. Die Gedanken Gottes sind, dass es für jeden Mann nur eine Frau gibt, es sei denn, sie wird sterben. Die Gedanken Gottes sind, dass es vor der Ehe eine solche Verbindung nicht gibt. Myślami Bożymi jest to, że dla każdego mężczyzny przeznaczona jest jedna niewiasta, jak również i to, że przed zawarciem związku małżeńskiego prowadzenie współżycia jest grzechem. Sind diese Worte Gottes gut? Czy takie słowa Boże są dobre? Der Feind sagt nein. Nieprzyjaciel podpowiada nie. Du kannst viel glücklicher leben, sorgloser. Ty możesz o wiele bardziej szczęśliwy żyć i bez trosko. Du kannst deinen Trieben freien Lauf lassen. Ty możesz pozwolić, aby wszystkie twoje pożądliwości się zrealizowały. Gott sagt, Bóg mówi, dass die Frau unterwürfig ist, że niewiasta ma być poddana mężowi, und der Mann ist Haupt. A mąż jest jej głową. Satan sagt, Szatan mówi, das kann genauso gut umgekehrt sein. Dokładnie odwrotnie też może być. Merken wir, wie er seine Pfeile abschießt. Czy zauważamy, jak właśnie on teraz strzela swoimi pociskami? Und wie wir nötig haben, den Schild des Glaubens hochzuhalten. Und wie die? Wir haben nötig, den Schild des Glaubens hochzuhalten. I jak bardzo my teraz potrzebujemy, aby tą tarczę wiary wysoko podnosić. Das soll an Beispielen genügen. Wystarczy tych przykładów. Jetzt möchte ich gerne noch aufzeigen, wie Männer Gottes sowohl stark waren, als auch schwach waren. Teraz chciałbym pokazać, jak pewni mężowie Boży byli zarówno mocnymi, jak też i bardzo słabymi. Es gab natürlich nur einen, der nie gezweifelt hat. Naturalnie był tylko jeden taki, który nigdy nie zwątpił. Wir wissen alle, das war der Jesus. My wszyscy wiemy, że to był Pan Jezus. In Psalm 16 wird von ihm gesagt, w Psalmie 16 o nim jest mowa, prophetisch, oczywiście w proroczy sposób, bewahre mich Gott, denn ich traue auf dich. W pierwszym wierszu, strzeż mię Boże, bo w Tobie szukam schronienia. Vers 8, ich habe Jehova stets vor mich gestellt, und weil er zu meiner Rechten ist, werde ich nicht wanken. Ósmy wiersz, mam zawsze Pana przed sobą, gdy On jest po prawicy mojej, nie zachwieję się. Ich möchte noch einmal erinnern an Hiob. Jeszcze raz chciałbym wspomnieć osobę Joba. Wir haben das gestern schon gehört. Wczoraj żeśmy na ten temat słyszeli. 10 Kinder an einem Tag verloren. On stracił 10 dzieci w jeden dzień. Alles seine Habe dahin. I również całą swoją posiadłość stracił. Und der Feind schießt, indem er seine eigene Frau benutzt. I nieprzyjaciel dalej strzelał. Sage dich los von Gott und stirb. Podjudzając jego własną żonę, która podpowiadała mu, wyrzeknij się Boga. Aber Hiob hatte den Schild des Glaubens hoch. Ale Hiob trzymał prosto tą tarczę wiary. Wunderbares, nachahmenswertes Beispiel. To jest cudowny i godny naśladowania przykład. Ich erinnere an Abraham. Przypominam również Abrahama. In Römer 4 wird von ihm gesagt. W Rzymian w 4 rozdziale jest mowa o nim. Er zweifelte nicht an der Verheißung. On nie zwątpił w obietnicę Bożą. Obwohl menschlich keine Aussicht mehr auf eine Nachkommenschaft bestand.
pomimo tego, że z ludzkiego punktu widzenia nie istniała już możliwość otrzymania potomstwa. Herrliche Beispiele. Wspaniałe przykłady. Aber es gibt auch Schwachstellen. Ale również są i miejsca słabości. Selbst im Leben von Gottesmännern. I to nawet w życiu mężów Bożych. Abraham war nicht immer stark. Abraham nie zawsze był mocny. In 1. Mose 15 haben wir eine solche Schwachstelle. W pierwszej Księdze Mojżeszowej w 15. rozdziale oglądamy właśnie takie miejsce jego słabości. Wisst ihr, das ist für mich keine Entschuldigung, aber ein Trost. Wiecie, dla mnie to nie jest usprawiedliwieniem, ale pociechą. Die Verheißung, dass er einen Erben haben würde, hatte er schon. Tą obietnicę, że on będzie miał dziedzica, to on już posiadał. Und doch sagt er, ich gehe ja kinderlos dahin und der Erbe meines Hauses, das ist Eliezer von Damaskus. A jednak on wtedy powiedział, ja bezdzietnie schodzę z tego świata, a jedynym dziedzicem mojej posiadłości to będzie Eliezer z Damaszku. Da gab es eine gewisse Resignation. W tym momencie pewnego rodzaju rezygnacja się pojawiła. Es war dunkel um ihn. Ciemność była wokoło niego. Es war Nacht. Była noc. Kennen wir solche Umstände? Czy my też znamy takie okoliczności? Keinen Ausweg mehr sehend. Nie widząc drogi wyjścia z tej sytuacji. Alles scheint zu Ende zu sein. Wszystko wydaje się, że się już skończyło. Wir sind voller Zweifel. Jesteśmy pełni wątpliwości. Ist jetzt alles verloren. Czy teraz już wszystko jest stracone? Jetzt beweist Gott, wie gut er ist. Teraz Bóg udowadnia, jak dobrym on jest. Jetzt sagt er gleichsam zu Abraham, komm mal her. I on mówi do Abrahama, chodź no tutaj. Dann nimmt er ihn an die Hand. Bierze go za rękę. Und dann geht er mit ihm vor sein Zelt. I wyprowadza go przed wejście do namiotu. Und sagt, schau mal nach oben. I mówi do niego, spójrz w górę. Und zähle die Sterne, wenn du sie zählen kannst. I policz wszystkie gwiazdy, jeśli w ogóle jesteś w stanie je policzyć. Es war Nacht, sonst konnte man die Sterne nicht sehen. Była noc i można było dużo gwiazd widzieć. Aber die Sterne waren da. Die Sterne waren vorhanden. Gwiazdy były w oddali. Also soll dein Same sein. A więc, tak jak te gwiazdy, takim licznym będzie twoje potomstwo. Ist das kein guter Gott? Czyż to nie jest dobry Bóg? Der so mit mir und mit dir handelt. Który w ten sposób z tobą i ze mną postępuje. Ein zweites Beispiel. Drugi przykład. Elia. Eliasz. Vorher noch die Baalspriester besiegt. On dopiero co dokonał zwycięstwa nad kapłanami bożka Baala. Liegt unter dem Ginsterstrauch. A nagle położył się pod krzakiem jałowca. Ich bin nicht besser als meine Väter. I zrezygnowany powiedział, nie jestem nic lepszy niż ojcowie moi. Totale Resignation. Całkowita rezygnacja. Er wollte sterben. Chciał umrzeć. Was macht Gott? A co Bóg uczynił? Er weckt ihn auf. Bóg go budzi. Er gibt ihm Nahrung. Daje mu pożywienie. Und was macht Elia? A co robi Eliasz? Er legt sich wieder hin. On znowu się kładzie. Gott hat noch nichts erreicht. Bóg w tym wypadku nic nie osiągnął. Aber Gott lässt dich nicht liegen. Ale Bóg nie pozwala, żeby dalej leżał. Er ist zu gut. Bóg jest bardzo dobry, zbyt dobry. Und er weckt ihn noch einmal auf. I jeszcze raz go budzi. Und gibt ihm wieder Nahrung. Znowu daje mu pożywienie. Und dann steht Elia auf. I wtedy on w mocy tego pokarmu wstaje. Und geht in der Kraft dieser Speise. I on teraz pielgrzymuje w mocy tego pokarmu. Bis an den Horeb. Idzie aż do góry Horeb. Das wird er tun mit dir und mit mir. To chce Pan uczynić z tobą i ze mną. In der Kraft, die er darreicht. W tej sile, którą on daruje. Wirst du unbeschädigt das Ziel erreichen. Bez uszkodzenia ty osiągniesz ten cel. Das ist mein guter Gott. Takim jest mój dobry Bóg. Er hat seine Güte darin bewiesen, dass er seinen Sohn nicht geschont hat
und ihn für mich hingegeben hat, brauchen wir einen größeren Beweis seiner Liebe? On w swojej dobroci i w miłości nie pożałował nawet swojego syna, ale za mnie on go darował, aby mnie uczynić jego własnością. Czy potrzebujemy jeszcze większego dowodu jego miłości? Noch ein letztes Beispiel. Jeszcze ostatni przykład. Mateusz 14. Ewangelia Mateusza, 14 rozdział. Die Jünger auf dem See. Die Jünger auf dem See. Widzimy tam uczniów płynących po jeziorze. Petrus steigt aus dem Schiff. Piotr przekracza burtę łodzi. Wind und Wellen waren stark. Wiatr i fale były mocne. Petrus geht über die Wasser. Piotr idzie po wodzie. Eine kurze Zeit. Krótki czas. Und er fängt an zu sinken. I zaczyna tonąć. Weil er nicht mehr auf den Herrn blickte. Dlatego, że on już przestał spoglądać na Pana. Kennen wir das auch? Czy my coś takiego znamy? Ich kenne das auch. Ja to znam. Also dann sagst du, ich kann nicht mehr. I wtedy mówię, wiesz co, ja już nie mogę dalej. Dann kannst du keine Studien mehr anstellen über das Wort Gottes. Dann kannst du nicht mehr studieren über das Wort Gottes. To wtedy nie możesz już dalej studiować Słowa Bożego. Dann kannst du selbst keinen Kalenderzettel mehr lesen. Wtedy już nawet nie jesteś w stanie przeczytać nawet kartki z kalendarza. Dann kannst du nur noch sagen, Herr. Ty wtedy jesteś w stanie tylko powiedzieć, Panie. Was macht der Herr? I co Pan czyni? Er ist sofort da. On natychmiast jest przy tobie. Er nimmt Petrus an die Hand. On chwyta Piotra za rękę. Zieht ihn zu sich empor. Ciągnie do siebie w górę. Und dann gehen die beide gemeinsam über die Wasser. I wtedy w dwójkę idą razem po powierzchni wody. Die Umstände hatten sich überhaupt nicht geändert. Okoliczności w ogóle się nie zmieniły. Aber the Lord and I, der Herr und ich. Ale Pan i ja. Gemeinsam über die Wasser gehend. Idziemy wspólnie razem po wodzie. Du nicht allein. Ty nie jesteś samotnym. Geht nicht allein. Bo nie da się iść samotnie. Aber mit ihm. Ale z nim. Ist das kein guter Herr? Czy to nie jest dobry Pan? Sag mal, zweifelst du noch? Powiedz mi, czy jeszcze dalej wątpisz? Der Herr gibt dir Kraft, wenn dein Arm schwach geworden ist. Pan doda ci siły nawet wtedy, gdy twoje ramię się osłabiło. Ihn wieder stark zu machen. A on cię znowu wzmocni. Damit dich in Zukunft die Pfeile des Bösen nicht treffen. Aby w przyszłości nie trafiły ciebie pociski złego. Ja, wahrlich, Gott ist ein guter Gott. Tak, zaprawdę, Bóg jest dobrym Bogiem. Wollen wir ihm weiter vertrauen? Czy nie chcielibyśmy mu razem zaufać?